Cześć, z tej strony Armin, słuchajcie, jedziemy na szkolenie DJI z obsługi Osmo, czyli tego patyczka takiego, na którym kamera lata jakby była pijana, ale nie jest, bo jest stabilna. A nie tak jak większość z was, niestabilny. Nie? Jeszcze raz. Słuchajcie, jadę na szkolenie DJI Osmo, czyli takiego stabilizatora, gimbala, nazwijmy to, do małych kamer, bo ma swoją kamerę Zenmuse 3, a ja mam Samsunga S7 Edge, którym, jak już wam mówiłem, zachwycam się jakością nagrania. Cały ten vlog jest nagrany przy pomocy tego Samsunga i część będzie nagrane materiału przy pomocy DJI Mobile, bo zastanawiam się, czy go nie nabyć. No właśnie, bo chciałbym kupić coś, co mi pomoże stabilizować obraz, bo bez tego większość filmów w ruchu, które robię, są po prostu do dupy. Ale pojawił się temat kupienia drona, takiego taniego drona, bo mówimy o DJI Phantom 2, który kosztuje 1000-1200 zł używany. Dopięcie do niego GoPro, który już posiadam, i widziałem, że ludzie nim tak sterują, tak jakby to był gimbal, więc może to będzie dla mnie rozwiązanie? Zobaczymy, na razie jadę zobaczyć, jak się sprawdza nowe urządzenie, czyli właśnie DJI Osmo Mobile, które pozwala nagrywać telefonem rzeczy, tak jakbyście mieli normalnie Ronina, stabilizowany obraz. Jedziemy. Jestem na jakimś zupełnym odludziu, ale jestem w dobrym miejscu, bo cała impreza jest Detox Studio. This is far from a dead ringer, on the contrary, it's more like a life bringer. Smile singing right, rhymes are the blessing that life bringers. Light shine bright, being finding us at the right time. Left hand, watching no fossil rolling get G-shot. Just a citizen of the gospel and holy beatbox. Deep thoughts, reminiscing the times of timidity. Shy, quiet, but had me a rhyme. Figured that I would break that stage right. Entering into stage right, stepping up to that stage. Mike swiftly shifted to spitting, he thinking I did it pitifully, ignoring the shine. Till my boy said I wrecked it and he had to remind. Show me a clip of what I did and set the limits to sky. So get it, not quite the status predicted, but greater heights achieved. Lifted by living in the Holy Spirit received. I indeed give all the glory to my Father on high. Supplying me with a testimony and sharing my rhymes, yeah. Let's just get right. In my scene that believed in my dreams, knew I would bring the world to the service if I neglected worship, otherwise known as working the mic for the purpose of mercy. Furnished by verses unworthy, yet he purchased me dirty. This transformation made a change, he made my life clean. Słuchajcie, testujemy właśnie tracking na kamerze twarzowej. Jak widać, świeci. Nie jest to do powtórzenia z tej drugiej kamery z tego względu, że sam siebie nie zaznacza, ale jak ktoś pomoże, to zawsze może złapać. Kamera, jak widać, radzi sobie całkiem nieźle. Całkiem fajne, jak się nagrywa tylko i wyłącznie siebie, na przykład robiąc coś, nie wiem, czy to w kuchni coś robicie, czy nawet w trakcie treningu, mógłbym tak na dobrą sprawę odejść dotąd. A to i tak nie śledzi. Strasznie fajna opcja. Przy czym rzeczywiście jest tak, że głównie to dotyczy kamery, która jest front face, czyli tej z przodu, bo z tyłu musielibyście się jakoś od lustra odnaleźć i złapać tak na dobrą sprawę. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak to... Złapie mnie na ziemi? Let's take it back and now we'll move it forward. Learn from my past and I am thankful for it. Let's take it back and now we'll move it forward. Learn from my past. Yes, DJI Mobile jest takie, że jest to jeszcze produkt na jakby wstępnym etapie rozwoju. Znaczy, ja korzystałem z Osmo 4K i wiem, jak to działa, więc mogłem sobie zobaczyć tak na dobrą sprawę, jaka jest różnica. Kluczowe jest to, że nie mam pewności, czy ruchy, które wykonuje ta kamera,
nie licząc tego trybu, w którym ona robi to samodzielnie poprzez trackowanie, tylko tego, w którym ja ruszam na wszystkie strony, czy ona wtedy słucha mnie tak do końca, czy ona robi coś zupełnie swojego. Także ja trochę mam wątpliwość, czy to jest to, ale ten tracking bardzo, bardzo dużo zmienia. I wydaje mi się, że dla wielu może się to okazać powód do tego, żeby właśnie kupić dokładnie ten produkt. To jest ciekawe, Osmo Mobile ma tracking, ale Osmo 4K już nie ma. To jest soft, który tak na dobrą sprawę jest w tym momencie w telefonie. I tu przy tej okazji właśnie jeszcze taka puenta. Okazuje się, że kamery DJI są często mocniejsze niż to, co pisze się w specyfikacji. To znaczy sprzętowo są w stanie robić różne rzeczy, których po prostu nie robią, bo oprogramowanie je ogranicza. Co za tym idzie, może się okazać, że jakaś aktualizacja nagle sprawi, że wasza kamera zamiast 1080p będzie robiła 2,7K, jak to było w przypadku, zdaje się, DJI Phantom 3, który miał wyjść jako kamera Full HD, ale wyszedł jako kamera 2,7K. Także ode mnie tyle. Mam nadzieję, że chociaż trochę zobaczyliście, jak to wygląda. Szkolenie kosztowało chyba 65 zł, więc jak ktoś chce się czegoś takiego nauczyć, to może skorzystać z oferty DJI Academy. Jedyna taka akademia jakby partnerska dla DJI. I w sumie ode mnie tyle. Cześć. Dajcie spokój. Miało się skończyć godzinę temu, ale panowie poczęstowali nas bardzo fajnym wykładem czysto teoretycznym odnośnie ustawień Osmo, który jest o tyle fajny, że przeszli przez dużo teorii związanych z tego, jak w ogóle funkcjonuje nagrywanie wideo. Jak człowiek nagrywa, tylko i wyłącznie nagrywa, potem to sobie montuje i tak dalej, to ma dosyć spore, jest praktycznie gdzieś tam, ma możliwości, ale teoretycznie ma takie luki, które później wychodzą, bo się okazuje, że tam ktoś ma sprzęt za 20 koła, nie ja oczywiście, ktoś ma sprzęt za 20 koła, a nie wie, czym jest profil płaski, czy D-Log, czy jakieś inne tego typu rzeczy. I kolorowanie oczywiście i tak dalej. Więc warto sobie czasem taką wiedzę teoretyczną zgarnąć. Szkolenie bardzo fajne. Troszkę początek taki był przydługi jak dla mnie. Ale jak na taką cenę, słuchajcie, szkolenia, to naprawdę rewelacja i polecam każdemu, kto chciałby sobie troszkę podszkolić się z wiedzą. Można zadawać dużo pytań, nawet niezwiązanych z tym, co jest tematem. I co? Ode mnie tyle. Ja na pewno wiem, że teraz nie będę patrzył na to, żeby kupować sobie DJI Mobile na ten moment. Chyba, że będzie aktualizacja softu. Bo po prostu czułem, że DJI Osmo słuchało mnie bardziej. Przy mobilu miałem wrażenie, że mnie po prostu nie słucha. Co trochę mnie przeraża i nie chcę się uczyć, nie mam czasu na to, żeby się uczyć sprzętu. Sprzęt ma mi działać po prostu, kupuję go i ma działać. Więc czas zagłębić się w DJI Phantom 2. I taki jest plan. Dzięki za oglądanie. Idziemy do domu.